serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Ktoś mógł. O, świetnie. Dobrze. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Brzeziński. Jestem partnerem w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners. Głównie zajmujemy się zamówieniami publicznymi i porozmawiamy sobie dzisiaj o pierwszych krokach w zamówieniach publicznych. Ten aspekt dotyczący w ogóle uczestnictwa w postępowaniach, czy w ogóle systemu zamówień publicznych w naszym kraju jest o tyle ważny, o tyle interesujący, że rzeczywiście pozwala od strony wykonawcy, potencjalnego wykonawcy, na uzyskanie zamówienia, to znaczy realizacji przedmiotu, który byłby na rzecz podmiotu publicznego, czyli zdobycie kolejnego rodzaju klienta w postaci klienta publicznego. Bardzo często przejawia się za argumentacja dotycząca tego, dlaczego w zasadzie są podmioty, które tylko z zamawiającymi czy z podmiotami publicznymi współpracują. A chodzi o pewne zapłaty, o pewnego rodzaju stałe stosunki, które łączą strony, jeżeli jest już zawarta umowa. Także czasami też w tych trudniejszych czasach dla firm, firmy się po prostu zwracały ku sektorowi publicznemu, właśnie jeżeli chodzi o tę pewność zapłaty. Natomiast dla zamawiających możliwość rozszerzenia kręgu potencjalnie zainteresowanych wykonawców, zwiększenie konkurencyjności, no to jest właśnie to, o czym każdy zamawiający powinien myśleć, przygotowując i przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego też cały ten aspekt dotyczący w ogóle systemu zamówień publicznych gdzieś tam trzeba mieć na uwadze. Natomiast nie wolno zapominać o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie zamówienia publiczne są niezwykle istotnym elementem naszej gospodarki, tworzącym spory procent produktu krajowego brutto. Jest to kilkaset miliardów złotych rocznie, które w samym systemie zamówień publicznych są wydatkowane, te środki, a więc jest o co walczyć. Oczywiście lwią część tych kwot zapewne zabierają duże projekty typu budowa dróg ekspresowych, budowa autostrad czy jakichś wielkich budynków kubaturowych. Natomiast to, że są podmioty, które zamawiające, którzy na przykład mają po 40 czy po 50 postępowań o wartości 200 tysięcy złotych, wcale nie umniejsza tej sytuacji temu, że rzeczywiście tworzy to naszą gospodarkę i daje możliwość skorzystania z tego zakresu również tym podmiotom, które do tej pory się nie interesowały w ogóle zamówieniami publicznymi. Są różne pomysły, dlaczego, czy różna argumentacja, dlaczego niektóre podmioty, niektórzy potencjalni wykonawcy w zasadzie nie interesowali się zamówieniami publicznymi. Jeszcze do niedawna, chociaż w niektórych miejscach cały czas tak jest, jeszcze do niedawna pokutowało przeświadczenie, że mówimy o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o takiej procedurze, coś na wzór procedury administracyjnej. Oczywiście była to nieprawda z uwagi na to, że nasz system zamówień publicznych został skonstruowany w ten sposób, że jest on w kręgu prawa cywilnego, więc czy to czynności podejmowane w ramach postępowania opieramy na kodeksie cywilnym, czy umowy tak samo, także tutaj te kwestie wynikały raczej z przeświadczenia, kto jest po drugiej stronie, a nie w jaki sposób odbywa się to. Natomiast bardzo mocnym argumentem zawsze był nadmierny formalizm, że jeżeli myślimy o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to oczywiście myślimy o tym, że jest jakiś schemat działania, musimy go wypełnić, jest masa dokumentów, które muszą zostać złożone, czy koniecznie, czy potrzebnie, to już jest inna sprawa, natomiast musimy to zrobić i dopiero wtedy być może zamawiający łaskawie naszą ofertę sprawdzi, zobaczy, dostrzeże w ogóle. No.
Domyślam się, że w części jeszcze u niektórych zamawiających takie przeświadczenie czy taki sposób funkcjonowania dalej występuje. Zresztą widać to czasami po tym, jak wygląda w ogóle samo postępowanie udzielenia zamówienia, jak zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, czy jak informuje o pewnych czynnościach. Natomiast co do zasady zmienia się troszeczkę ten pogląd, a mianowicie coraz częściej mamy do czynienia z takim stosunkiem, powiedziałbym, równym co do zasady i wręcz czasami zamawiający muszą się starać o to, żeby po pierwsze ktokolwiek złożył ofertę, a po drugie, żeby te oferty były konkurencyjne. Są tacy zamawiający, ale i są też takie przedmioty zamówienia, gdzie naprawdę bardzo ciężko zdobyć oferty, uzyskać je. Więc jeżeli zamawiający by jeszcze dodatkowo podkreślił swoją postawą, że tak naprawdę to on decyduje i wykonawca cieszy się, że w ogóle z tobą rozmawiam, no to daleko w dzisiejszych okolicznościach by nie zaszedł. Natomiast właśnie pojawia się myślenie o zamówieniach publicznych jako procedurze zakupowej, o czymś, co teoretycznie funkcjonuje na rynku prywatnym, gdzie też przecież są w cudzysłowie oczywiście przetargi i jak najbardziej niektóre podmioty wręcz bardzo chętnie korzystają z rozwiązań zbliżonych do tego, co mamy w systemie zamówień publicznych, natomiast z uwarunkowaniami, które wynikają po prostu z tego, że nie trzeba stosować tej ustawy i mogą sobie w pewnym zakresie dowolność czy to dokumentów zamówienia, czy jakiejby samej procedury przeprowadzić. I dlatego też nasz krajowy ustawodawca stwierdził, że być może warto by było przybliżyć troszeczkę ten system zamówień publicznych do tego systemu prywatnego, że to nie ma być ta skostniała procedura, gdzie właśnie ta procedura jest najważniejsza, tylko to ma być pełen proces zakupowy od pomyślenia do zakończenia i do wpływu na kolejne postępowania czy na kolejne zamówienia, żeby to był jeden proces, tak? Żeby nie było takiego elementu, że obojętne co się dzieje przed, obojętne co się dzieje po, ważne, żeby sama procedura była przeprowadzona dobrze. Jak ona będzie dobrze przeprowadzona, nic mnie innego nie interesuje. No, to jest myślenie skrojone pod kontrolę, no bo kontrola najczęściej zajmuje się w przypadku na przykład zamówień współfinansowanych najczęściej zajmuje się właśnie postępowaniami, czyli procedurą i tutaj najczęściej kary, korekty finansowe w tym zakresie występują. Więc tutaj jak najbardziej rozumiem logikę takiego działania. Natomiast to też nie jest tak, że jeżeli nie postaram się dobrze przygotować postępowania, to je dobrze przewadzę. Bo w trakcie prowadzenia postępowania będę miał dużo wątpliwości, dużo pytań, albo też już na etapie realizacji powstaną problemy, których mógłbym uniknąć. Także każdy z tych kafelków, który Państwo widzicie, jest tak samo istotny i tak samo bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje dalej. I wracając później, patrząc z perspektywy na to, jak wygląda czy wyglądało postępowanie i przygotowanie i realizacja, możemy zewaluować cały ten proces zakupowy, żeby w nowym procesie zakupowym lepiej to wyglądało i żeby można było odpowiednio sobie tutaj wszystko przeprowadzić. Także jak najbardziej istnieje próba przynajmniej doprowadzenia do takiej sytuacji, w której to nie będzie taka skostniała procedura, która tylko wyjście troszeczkę na rynek, więc mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Natomiast no, nie da się ukryć, że trzeba się umieć też poruszać i wiedzieć, czego się spodziewać w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, bo wchodząc już w ten reżim powinniśmy, czy to jako zamawiający, czy jako wykonawca, powinniśmy wiedzieć, jakie mogą być kolejne kroki, czego możemy się spodziewać, czy jakie są uprawnienia, czy obowiązki ze strony zamawiającego i ze strony wykonawcy. A troszeczkę wynika to z faktu, w jakiej procedurze się znajdziemy. I o ile w przypadku poprzednio obowiązującej ustawy mieliśmy jeden tak naprawdę krąg
trybów postępowań. Co najwyżej dopasowywaliśmy je do wartości, natomiast przetarg nieograniczony, który był najczęściej stosowany, występował i dla postępowań o wartości unijnej, i dla postępowań o wartości krajowej. Natomiast w przypadkach aktualnych od 1 stycznia 2021 mamy już podział w zależności od wartości. Takie mamy tryby postępowań o udzielenie zamówienia. Oczywiście w przypadku najczęściej stosowanych trybów dla wartości unijnej to będzie przetarg nieograniczony, bo jest najbardziej po prostu popularny, najprostszy, teoretycznie oczywiście, otwarty. Zresztą, jeżeli byście Państwo zerknęli do dyrektywy, czy to klasycznej, czy sektorowej, które wskazują na przepisy, czy na system w ogóle zamówień, jak ma być stworzony, to na gruncie prawa unijnego nie ma przetargu nieograniczonego, tylko jest procedura otwarta. Więc już samo to wskazuje, że to jest najbardziej konkurencyjny sposób udzielenia zamówienia publicznego. Dalej mamy chociażby przetarg ograniczony, który jeszcze przed 2016 rokiem dosyć fajnie mógł w niektórych aspektach zafunkcjonować, teraz już troszeczkę mniej. Zamawiający pojedynczo stosują tryb przetargu ograniczonego i to naprawdę trzeba mieć aktualnie szczęście, żeby się znaleźć w postępowaniu prowadzonym w tym trybie. No i drugim najczęściej stosowanym trybem w przypadku postępowania wartości unijnej jest zamówienie z wolnej ręki. Wynika to z kilku okoliczności. Po pierwsze, wynika z tego, że zamawiający przeprowadzają procedurę dla zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień tak zwanych podobnych czy dodatkowych, czyli od tego wykonawcy, z którym mamy już zawartą umowę, czegoś więcej chcemy, czy jakby dodatkowo jeszcze od niego zamawiamy, mając na uwadze to, że rzeczywiście w dokumentach zamówienia przewidzieliśmy taką możliwość, w tych poprzednich, więc na podstawie tej umowy, którą realizujemy, mamy możliwość na przykład rozszerzenia zakresu, więc dlatego też to zamówienie z wolnej ręki jest drugim najczęściej stosowanym trybem dla tych wartości. Natomiast są też inne przesłanki, ochrona praw wyłącznych, działalność artystyczna, twórcza, naukowa, jakby to łączy się właśnie z zamówieniem z wolnej ręki, czy zamówienia in-house'owe, czyli mamy podmiot, który jest skrótowo zależny od podmiotu publicznego, i ten podmiot publiczny, czyli powiedzmy gmina matka, udziela spółce, córce zamówienia bezpośrednio, właśnie zamówienia z wolnej ręki, a nie poprzez procedurę udzielenia zamówienia. Natomiast jeżeli chodzi o wartości krajowe, czyli powyżej 130 tysięcy złotych netto do progów unijnych, to mamy coś takiego jak tryb podstawowy. Tryb podstawowy, który został wprowadzony po to, żeby poszerzyć możliwości odpowiedniego działania w tym zakresie, żeby taka była idea, tak na etapie prac legislacyjnych osoby odpowiedzialne za projekt prawa zamówień publicznych tak przedstawiały, że ten tryb podstawowy jest wyjściem naprzeciw potrzebom zamawiającego takiego uelastycznienia samej procedury, żeby można było więcej zrobić w trakcie postępowania, żeby zamawiający miał większą kontrolę nad tym, co się dzieje, czy mógł chociażby sobie ponegocjować. No i właśnie, mamy trzy warianty trybu podstawowego, w zależności od tego, co zamawiający chce osiągnąć danym trybem i co przewiduje, że może się wydarzyć, taki też tryb bierze. I teraz tak, tryb podstawowy, wariant pierwszy, jest w zasadzie taki sam jak tryb przetargu nieograniczonego. Mamy ogłoszenie, mamy składanie ofert, badanie i ocenę ofert, wybór oferty najkorzystniejszej. Koniec. Nie ma żadnych czynności negocjacyjnych czy czegokolwiek innego w toku samego postępowania o udzielenie zamówienia. Natomiast tryb podstawowy, wariant drugi, już przewiduje, że zamawiający może negocjować. Ale co może negocjować? Może negocjować to, co zostało zaoferowane w ramach kryteriów oceny ofert. Więc jeżeli zamawiający przewiduje taką możliwość, że będzie miał kilka ofert w postępowaniu, bo są takie przedmioty zamówienia, gdzie zamawiający się spodziewa, że będzie, nie wiem, 5, 8 ofert na przykład. I nie chce polegać tylko na tym, co zostało złożone w ofercie, zaoferowane, tylko chciałby
móc jakoś zareagować, to przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji, czyli wybiera tryb podstawowy, wariant drugi. I w ramach tego trybu negocjuje to, co zostało zaoferowane w ramach kryteriów oceny ofert. Oczywiście kryterium oceny ofert jednym zawsze musi być cena, więc istnieje możliwość negocjowania ceny. No ale pozostałe kryteria, to co zamawiający sobie wymyśli, to może negocjować. Nie może przekraczać tego progu, to znaczy jeżeli wymyśli sobie kryterium gwarancji i ustawi, że za 84 miesiące udzielonej gwarancji będzie 20 punktów, to w toku negocjacji nie może chcieć od wykonawcy, żeby, znaczy nie, wykonawca nie może zaoferować 90 miesięcy i przez to dostać większej liczby punktów, jeżeli zamawiający ustawił granicę na tych 84 miesiącach i punktową, i maksymalną możliwą do zaoferowania. Czyli nie można później, zamawiający nie może później zmieniać tego, co sam ustalił. Inna sytuacja by była, gdyby na przykład właśnie był ten maksymalny próg 84 miesięcy i 20 punktów, a wykonawca by powiedział: oferuję ci 60 miesięcy i przychodzi na negocjację, mówi: zamawiający, przemyślałem, zaoferuję ci 84 miesiące, składa ofertę dodatkową i w związku z tym dostanie punkty, tak jak za te 84 miesiące, mimo że pierwotnie zaoferował 60. Więc tutaj warto czasami przemyśleć sobie, czy ze strony zamawiającego oczywiście, czy nie lepiej jest właśnie tego trybu użyć, żeby móc spróbować przynajmniej ponegocjować z wykonawcami. Nie ma takiego obowiązku w tym trybie, istnieje taka możliwość. Natomiast z punktu widzenia wykonawcy jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, no bo po pierwsze ma możliwość w ogóle spotkania się z zamawiającym w toku postępowania i porozmawiania, jak wygląda sytuacja, ponegocjowania. Natomiast na dwie okoliczności trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę. Po pierwsze, że same negocjacje nie mają mocy prawnej. To znaczy, jeżeli wykonawca powie, zaoferował, złożył ofertę na 1 000 000 zł i w trakcie negocjacji powie: wiecie co, to ja daję 800, to nie jest wiążące. Dopiero to, że zaoferuje w ofercie dodatkowej te 800, wtedy jest wiążące. Więc zamawiający nie może powiedzieć, że ale podczas negocjacji mówiłeś 800. Dopiero to, co jest na ofercie tej dodatkowej, jest istotne. I druga bardzo ważna rzecz z perspektywy wykonawcy, ta oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż ta oferta pierwotna. Jeżeli by się okazało, że na przykład jeden wykonawca zaoferował 1 000 000, drugi 1 500 000 i ten pierwszy by przyszedł na negocjacje i powiedział: rozmyśliłem się, nie 1 000 000, tylko 1 200 000 i później by złożył ofertę na 1 200 000, to jego oferta podlegałaby odrzuceniu. A więc wykonawca musi pamiętać, że po negocjacjach oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż ta oferta pierwotna. No i tryb podstawowy, wariant trzeci, gdzie zamawiający zawsze musi przeprowadzić negocjacje, bo w trybie podstawowym wariant drugi może, w wariancie trzecim musi te negocjacje przeprowadzić. To jest tryb najbardziej open z tego wszystkiego, bo to zamawiający determinuje zakres negocjacji i to już nie jest kwestia tego, że negocjuje się tylko kryteria oceny ofert, tylko tak naprawdę negocjuje się już na etapie przygotowania dokumentacji postępowania, bo zamawiający mówi: mam pewien pomysł, ponegocjujmy, pozwólmy sobie ustalić, co mogłoby być w tym zakresie, co mogłoby być przedmiotem, jakie kary umowne, jakie kryteria oceny ofert, dokładnie co w przedmiocie zamówienia można by było zmienić, więc to jest pierwszy element negocjacyjny. No i potem składa się ofertę już po negocjacjach w tym zakresie, więc tak naprawdę w tym wariancie trzecim to wykonawca po części modeluje sobie, czy może modelować to, co będzie, jak będzie wyglądała dokumentacja, co będzie przedmiotem zamówienia, tak już dokładnie, jakie dokładnie będą kryteria oceny ofert, nie musi w żaden inny sposób na to wpływać. Więc tutaj jak najbardziej też są takie możliwości, żeby doprowadzić do tego, żeby i ten tryb postępowania też był fajnie wykorzystany. Więc tutaj jest trochę tych możliwości, które będą brane pod uwagę. No i oczywiście jeszcze
zostaje. Zamówienie z wolnej ręki również dla mniejszych postępowań jest właściwe. Tak? Przesłanki są w zasadzie tożsame. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie szukać tych informacji, czy gdzie one są publikowane, jeżeli jesteśmy w ogóle zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia, to w zależności od tego właśnie, jaka jest wartość danego zamówienia, tam też powinniśmy skierować nasze kroki w tę stronę. W przypadku zamówień o wartości unijnej, publikatorem, czyli momentem, miejscem, gdzie publikuje się ogłoszenie o zamówieniu, jest po pierwsze Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. W tym miejscu wszystkie ogłoszenia z całej Unii Europejskiej, ale nie tylko, w zakresie zamówień publicznych są publikowane. Więc jeżeli mamy zamawiającego z Wrocławia, drugiego z Białegostoku, trzeciego ze Szczecina, ale czwartego już z Paryża, piątego z Madrytu, szóstego z Lizbony, to oni, jeżeli mają wartość zamówienia powyżej progów unijnych, tak zwanych progów unijnych, to oni wszyscy w jednym miejscu publikują ogłoszenie o zamówieniu. Więc w tym zakresie jest to bardzo dobre rozwiązanie dla rynku unijnego, bo wszystkie ogłoszenia, jeżeli ktoś prowadzi transnarodową działalność albo jest, powiedzmy, zlokalizowany przy granicy i chciałby nie tylko w Polsce, ale nie, w Czechach, w Niemczech wykonywać zadania, to właśnie w tym miejscu, czyli w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powinien szukać informacji. Natomiast to nie jest jedno jedyne miejsce publikowania, bo zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu i dokumentację postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. O stronach internetowych, o platformach sobie za chwilę porozmawiamy, tylko jeszcze o tym, gdzie publikuje się ogłoszenia w postępowaniach dla wartości krajowej. Publikuje się je w Biuletynie Zamówień Publicznych, w systemie e-zamówienia teraz. Więc to jest nasz krajowy odpowiednik Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, więc tutaj jak najbardziej w tym zakresie możemy polegać na systemie e-zamówienia i na Biuletynie Zamówień Publicznych i tam można przeszukiwać po prostu te ogłoszenia. O ile w przypadku Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej czas pomiędzy wysłaniem przez zamawiającego ogłoszenia a opublikowaniem go to z reguły kilka dni, o tyle w przypadku Biuletynu Zamówień Publicznych i tych krajowych naszych postępowań ogłoszenie jest publikowane od razu. Wystarczy nacisnąć publikuj i ono jest już opublikowane. Nie trzeba czekać ani chwili na to, żeby ogłoszenie zostało opublikowane. Więc o tym też warto pamiętać. I teraz jeszcze jedna rzecz, a mianowicie miałem powiedzieć o tych stronach internetowych prowadzonych postępowania o platformach. Szanowni Państwo, jest jeden publiczny system, gdzie można prowadzić postępowanie. Jest to właśnie system e-zamówienia. On jest otwarty, trzeba się zarejestrować, czy dla zamawiającego, żeby móc przeprowadzić postępowanie, czy dla wykonawcy, żeby móc złożyć ofertę, czy wykonywać inne czynności w postępowaniu. No, trzeba po prostu być w tym systemie. Więc wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową i później przejść proces rejestracji, zalogować się i korzystać z dobrodziejstw tego systemu. Tak jak powiedziałem, można przeglądać ogłoszenia. Dla wykonawców bardzo ważna rzecz, przeszukiwanie po kodach CPV. Kody CPV to jest unijny sposób na ujednolicenie tego, jak można by było wyszukiwać. To znaczy dana czynność, dany przedmiot zamówienia ma określony kod CPV, czyli nie wiem, roboty tynkarskie mają określony ciąg cyfr i na terenie całej Unii Europejskiej będą miały dokładnie ten sam. W każdym kraju, u każdego zamawiającego, jeżeli chce opublikować ogłoszenie, to musi ten kod CPV wpisać, więc jeżeli chce przeprowadzać roboty tynkarskie w Polsce i załóżmy w Hiszpanii, to wiem, że jak wpiszę ten kod, to wyszuka mi ogłoszenia i tu, które dotyczą robót tynkarskich. Czy to będą jakieś dostawy, catering, czy jakiekolwiek usługi, wszystko ma ten sam kod CPV na terenie Unii
europejskiej. Więc pod tym względem też można fajnie sobie przeszukiwać po prostu ogłoszenia, zidentyfikować, co oferujemy, doprowadzić do tego, żeby można było zidentyfikować nasz kod CPV, który nas interesuje, i wpisać go właśnie w wyszukiwarkę, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czy w systemie zamówienia, i przez to nam po prostu szybciej może wyszukać te ogłoszenia, które nas realnie będą interesowały. Wracając, mamy ten system zamówienia, mamy też platformy komercyjne różnego rodzaju, w liczbie już znacząco przekraczającej i kilka sztuk, więc za każdym razem trzeba pilnować. Zamawiający już sobie powybierali, jeżeli sobie nie powybierali, no to najczęściej korzystają z tego publicznego systemu, bo gdzieś muszą publikować po prostu te postępowania, gdzieś muszą je prowadzić. Natomiast wykonawcy u każdego zamawiającego w każdym postępowaniu dowiadują się, gdzie to będzie przeprowadzone. O tym sobie, o tej elektronizacji sobie za parę chwil porozmawiamy. Idąc dalej, kluczowe aspekty dotyczące każdego postępowania, każdej procedury, to są zasady udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z przepisem artykułu 16 Prawa zamówień publicznych jest kilka takich naczelnych, absolutnie najważniejszych zasad udzielania zamówień. Po pierwsze, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie faworyzujemy, nie wymagamy czegoś innego od kogokolwiek, inaczej, nie wymagamy różnego sposobu, nie wiem, dokumentowania, czy nie traktujemy inaczej dwóch różnych wykonawców. Wszystkich mamy traktować w ten sam sposób. Jeżeli jeden wykonawca ma błąd i drugi ma dokładnie taki sam błąd, no to obu musimy w ten sam sposób potraktować. Jeżeli widzimy, że oferta wykonawcy A nie spełnia warunków zamówienia i oferta wykonawcy B nie spełnia warunków zamówienia, obydwu odrzucamy. Nie ma przy tym znaczenia, że na przykład jeden jest drugi, a ten wykonawca B jest dziesiąty w rankingu. Do wszystkich musimy w ten sam sposób podejść. Jeżeli chodzi o zachowanie uczciwej konkurencji, to najczęściej dotyczy to posiadania określonych informacji, czy sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, gdzie zamawiający często faworyzują po prostu dane rozwiązanie, wskazując, że takie byśmy chcieli. No właśnie, tylko to nie jest wtedy zachowanie uczciwej konkurencji, raczej to jest potencjalne naruszenie uczciwej konkurencji. Dalej, przygotowanie, przeprowadzenie postępowania w sposób przejrzysty, czyli wszystkie decyzje, cała komunikacja jest tworzona. Nie ma czegoś takiego, że zadzwonię do wykonawcy A i mu powiem, wiesz co, tu masz błąd, to ci poprawię, albo uzupełnij coś. Nie. Wszystko działa na podstawie określonych przepisów, czy to będzie artykuł 223 ustęp 1, czy 128 ustęp 1, czy 128 ustęp 4, czy 224 ustęp 1, czy 2. Za każdym razem czynność, podstawa prawna, wysłanie do wykonawcy i tak samo w drugą stronę. Wykonawca odpowiada na działania podejmowane przez zamawiającego. Nie powinien, co do zasady oczywiście, samodzielnie wykonywać określonych czynności, czyli jeżeli widzi, że na przykład nie złożył wykazu usług, to nie łapie się za głowę i ojej, co ja zrobiłem, tylko czeka na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia. Tak, więc tutaj też to musi być. No i oczywiście kompletowanie tej dokumentacji, archiwizacja, tak żeby w każdym momencie można było sprawdzić, co się w toku postępowania działo, żeby każda decyzja w toku postępowania czy czynność miała swoją podstawę, miała swoje odzwierciedlenie w dokumentacji zamówienia. No i artykuł 16 punkt 3 w sposób przygotować i przeprowadzić w sposób proporcjonalny do potrzeb zamawiającego, do tego, co jest przedmiotem zamówienia. Więc jeżeli budujemy, dla przykładu, jeżeli budujemy drogę gminną, to nie wymagamy w warunku udziału w postępowaniu, żeby wykonawca miał doświadczenie w realizacji drogi krajowej czy autostrady. Schodzimy do tego, co nas interesuje. Generalnie zasada przejrzystości zaczyna nabierać coraz większego znaczenia w systemie zamówień publicznych, więc o tym bardzo, na to trzeba bardzo dużą uwagę zwrócić, bo proporcjonalność, tak jak mówię, to jest coraz ważniejsza zasada i ona wpływa na szereg czynności podejmowanych w postępowaniu. Więc bardzo często teraz wykonawcy
skarżą czynności zamawiającego polegające na tym, że na przykład coś jest nieproporcjonalne. Właśnie warunek udziału w postępowaniu jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, czy kryterium oceny ofert jest nieproporcjonalne, niezwiązane w ogóle z przedmiotem zamówienia, więc o tym warto pamiętać. Ale mamy jeszcze nowe zasady udzielania zamówień publicznych. W artykule 17 ustęp 1 zostało opisane. Skracając, najlepsza efektywność, najwyższa jakość, no i ograniczenia. To, ile mogę przeznaczyć i czy to jest w ogóle możliwe do uzyskania w danym zamówieniu. Więc zamawiający teoretycznie powinien usiąść i powiedzieć, no tak, muszę zamówić laptopy, czyli chcę jak najlepsze, no ale pierwszy ogranicznik, ile mogę na to przeznaczyć i drugi ogranicznik, tak naprawdę po co mi jest to potrzebne, więc taką procedurę powinien przejść. A z drugiej strony wykonawca może w ten sposób próbować wpłynąć na przebieg postępowania czy na postępowanie, wskazując, że na przykład jest to po prostu zbyt niski wymóg w stosunku do tego, co planuje osiągnąć zamawiający, a jeżeli tak, to może się okazać, że zostaną mu zaoferowane na przykład rozwiązania, które nie spełnią tych wymogów czy tego zakresu, który zamawiający sobie planuje, a zamawiający z uwagi na swoją niewiedzę czy właśnie jakąś próbę nadmiernego otworzenia tego postępowania na innych wykonawców, może doprowadzić do tego, że zostanie mu zaoferowane coś, co mu będzie po prostu nieprzydatne w tym konkretnym zamówieniu, niskiej jakości na przykład. Także o tym też warto pamiętać. I mamy dwie zasady w tym zakresie, znaczy zasada i wyjątek tak naprawdę. Mamy artykuł 18 ustęp 1, który mówi o tym, że zasadą jest to, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zasadą jest jawność postępowania. Nie tajemnica, nie jakieś niejasności, tylko jawność. Więc chcąc uczestniczyć w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, chcąc uczestniczyć w systemie zamówień publicznych, wykonawca musi mieć z tyłu głowy to, że jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej zasadnicza część informacji, dokumentów, które przekazuje zamawiającemu w toku postępowania, będzie publicznie dostępna, czy może być publicznie dostępna, no bo części dokumentów się nie wrzuca po prostu na stronę internetową, tylko zamawiający ma przy protokole, ale jeżeli ktoś by chciał się zwrócić o przekazanie tego, to jak najbardziej może i zamawiający mu to wtedy udostępni. Więc jeżeli wykonawca chce pozostać anonimowy w pewnym zakresie, niestety musi rozważyć, co jest dla niego ważniejsze, czy wejście do systemu zamówień publicznych, gdzie jest jawność, czy zatrzymanie pewnych tajemnic. A jeżeli chciałby wejść do systemu zamówień publicznych, ale też są okoliczności, które dałoby się utajnić, to po to mamy artykuł 18 ustęp 3, czyli wyjątek od zasady jawności postępowania. Tajemnice przedsiębiorstwa, no, nie ujawnia się jej po prostu do użytku publicznego, więc istnieje taka możliwość, że zamawiający dostanie na przykład od wykonawcy wykaz osób, a wykonawca w tym wykazie osób zastrzeże, że osoba wskazana w pozycji pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że na przykład rynek jest taki, że trzeba pilnować pracowników, że ciężko jest ich zdobyć, że mają unikalne doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób istnieje możliwość utajnienia tych informacji, w związku z tym o tym, że zostały one przekazane, to konkurencja się dowie, ale nie jakie informacje zostały przekazane, czyli konkurencja by się dowiedziała, że został złożony wykaz osób, na przykład, że zostało złożonych 6 pozycji, natomiast co by było w tej pozycji, czyli imię, nazwisko, doświadczenie, kwalifikacje już nie musiałyby być dostępne dla tej konkurencji. Więc o tym też warto pamiętać, że wykonawca wcale nie ma przed sobą takiej perspektywy pełnej jawności, tylko są takie elementy, które zdecydowanie można utajnić. No i to najczęstszym przykładem właśnie jest wykaz osób czy wykaz usług, robót, jeżeli nie jest realizowany na rzecz podmiotów publicznych, to jak najbardziej taka możliwość istnieje.
żeby jednak zastrzec te informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa, a przez to, żeby nie zostały one ujawnione chociażby konkurencji. No, o nich się dowie zamawiający, ewentualnie Krajowa Izba Odwoławcza. Tyle tylko, że trzeba odpowiednio je zastrzec. Trzeba po pierwsze w momencie ich przekazywania zastrzec, poinformować zamawiającego, że są tajemnicą przedsiębiorstwa, uzasadnić, czyli rozpisać, dlaczego to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Trzeba przejść do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do artykułu 11 ust. 2, wymienić te wszystkie przesłanki i opisać, jak one się spełniają i załączyć dowody. To jest bardzo ważne. Trzeba załączyć dowody tego, że rzeczywiście dana informacja może być traktowana jako tajemnica przedsiębiorstwa, czyli odpowiednio chroniona na przykład, czyli jakieś wyciągi z regulaminów wewnętrznych, wyciągi z umów, które łączy wykonawca, łączą wykonawcę z, na przykład z jakimś pracownikiem, tak, gdzie jest zasada tajności wskazana, sposoby chronienia tych informacji. Także oprócz tego, że trzeba uzasadnić, to jeszcze trzeba udowodnić, przedstawić dowody w tym zakresie. Więc tutaj jak najbardziej duży nacisk na to, żeby wykonawca prawidłowo, formalnie się zachował. Bo o ile sama informacja rzeczywiście mogłaby stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, na przykład właśnie w zakresie osób i doświadczenia, kwalifikacji, to jeżeli ona nie zostanie odpowiednio zastrzeżona zgodnie z wymogami artykułu 18 ust. 3 PZP, to ona po prostu zostanie ujawniona. Niestety. Więc warto o tych okolicznościach pamiętać. I jeżeli chodzi o orzecznictwo, to ono podkreśla właśnie te elementy, że to wykonawca w momencie składania danej informacji, którą chce zastrzec, musi przeprowadzić ten cały zakres, całe spektrum czynności, które musi dokonać, wykonać, aby zastrzec daną informację jako tajemnica przedsiębiorstwa. Inaczej zamawiający po prostu nie zostanie, nie będzie miał innej możliwości. Będzie musiał dokonać odtajnienia tych informacji. Więc o tym też warto pamiętać. A tutaj podkreślenie w tym wyroku, że chodzi o udowodnienie, czyli przekazanie dowodów, wykazanie tych okoliczności, które są wskazywane w pisemnym uzasadnieniu zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. Czyli żeby nie było tak, że wykonawca mówi, to jest tajemnica przedsiębiorstwa i odczep się zamawiający, tylko nie. To jest tajemnica przedsiębiorstwa, bo spełnione są warunki z artykułu 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i opisuję i dodatkowo jeszcze przedkładam dowody, że ta argumentacja, którą przedstawiłem w piśmie, jest prawidłowa. I teraz zamawiający, jak już dostaje wszystko, to sprawdza, czy rzeczywiście wszystkie aspekty zostały spełnione w zakresie ustalenia, że mamy do czynienia z prawidłowym zastrzeżeniem informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. Bo inaczej, niestety, zamawiający będzie zobowiązany do odtajnienia tych informacji. Więc zamawiający też musi poświęcić trochę czasu i musi zweryfikować, czy dane informacje rzeczywiście są tajemnicą przedsiębiorstwa, to po pierwsze, a po drugie, czy zostały należycie utajnione, czyli z tego wyłączenia artykułu 18 ust. 3 wykonawca prawidłowo skorzystał. I teraz tak, jest cały szereg argumentacji, którą należy wziąć pod uwagę w przypadku zastrzegania informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. I samo to, że skompilowaliśmy informacje do konkretnego postępowania, chociażby w zakresie osób, samo to nie determinuje tego, że rzeczywiście to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Więc tutaj jest naprawdę duża rola po stronie wykonawcy, żeby udowodnić po kolei, właśnie, mam regulaminy wewnętrzne, które określają, kto może mieć dostęp do informacji. Informacja nigdy nie była wcześniej publicznie odtworzona, czyli nie została podana do publicznej wiadomości. Ona jest wewnętrzna. Mamy zabezpieczenia fizyczne, mamy zabezpieczenia IT w zakresie dostępu do informacji, ma określony krąg tylko tych osób, dostęp do danej informacji i tak dalej, i tak dalej. No i to później trzeba udowodnić po prostu i jak najbardziej przeprowadzając taką procedurę, wykonawca
nawet nie tyle co pewność, co może mieć przekonanie, że zamawiający nie odtajnił po prostu tej informacji. No, najczęstsze problemy dotyczą samego właśnie wykazania tajemnicy, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa i przedstawienia dowodów, bo bardzo często zdarza się tak, że jest piękne uzasadnienie na kilkanaście stron, dlaczego to powinna być informacja uznana jako tajemnica przedsiębiorstwa i brakuje dowodów, więc zamawiający wtedy nie może przyjąć, że rzeczywiście tak jest, tylko że no jest to kwestia, którą niestety, ale formalnie wykonawca zepsuł. W związku z tym nie ma możliwości zastrzeżenia tej informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. Nie wolno zastrzegać informacji realizowanych dla podmiotów publicznych poza no, takimi oczywistymi przypadkami, że po prostu sama realizacja była tajemnicą, czy dla wojska, czy w systemie obronności, czy nawet w systemie, nazwijmy to, publicznym, ale są takie zamówienia, które są no, tajne, nie są jawne, to wtedy ewentualnie realizacja na rzecz takiego publicznego zamówiącego, takiego publicznego zamówienia, które miało jednak klauzulę tajności, no, wtedy istnieje możliwość zastrzeżenia takiej informacji, bo po prostu to nie było podawane do publicznej wiadomości, co by było w tym zakresie. Natomiast jeżeli mamy dostawy papieru, czy mamy dostawy artykułów biurowych, czy mamy jakieś podstawowe usługi, niestety tego się nie da prawidłowo utajnić, jeżeli było realizowane na rzecz podmiotu publicznego. I jeszcze jest jeden element, a mianowicie udostępnianie informacji pierwotnie zastrzeżonych, czyli mamy taką sytuację, w której wykonawca zastrzegł już wcześniej w jakimś postępowaniu informację jako tajemnica przedsiębiorstwa i dany zamawiający mu je odtajnił i on idzie do kolejnego postępowania i znowu zastrzega tę informację jako tajemnica przedsiębiorstwa. Tu jest taki duży problem, że ta informacja została już publicznie udostępniona, czyli ona z automatu nie spełnia wszystkich wymogów artykułu 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, więc niestety nie takiej informacji nie można zastrzec w kolejnych postępowaniach jako tajemnica przedsiębiorstwa, więc to jest szereg okoliczności, które zawsze trzeba mieć na uwadze. Przechodząc do elektronizacji, duży problem, myślę, że jakby to nie zabrzmiało źle, to przez pandemię, przez to, że pracowaliśmy, zamawiający, wykonawcy, w sposób zdalny, musieliśmy się przyzwyczaić do tego, że istnieje coś takiego jak forma elektroniczna, w ogóle komunikacji i całego obrotu. I to nam w sposób korzystniejszy pozwoliło przejść właśnie z formy papierowej, standardowej, tradycyjnej, na formę elektroniczną w zamówieniach publicznych. Dostrzegliśmy po prostu te możliwości i dostrzegliśmy czasami też łatwość po prostu. No, będąc wykonawcą ze Szczecina, jadąc do Wrocławia tylko po to, żeby złożyć ofertę, czy nie wiem, do Białegostoku właśnie, no to czas, pieniądze. No a teraz wystarczy, że po prostu przeklikam tych kilka okoliczności, złożę ofertę elektronicznie i jest, nie muszę jechać. Oszczędzam czas, pieniądze, zdrowie, życie w tym zakresie. Więc ta elektronizacja pozwoliła na rozszerzenie możliwości w ogóle oferowania swoich usług, dostaw robót budowlanych na terenie całego kraju bez uprzedniej konieczności właśnie bycia w danym miejscu. Dopiero na etapie realizacji czasami wykonawca się zjawia i realizuje. Jakby nie mówię, czy to jest dobre rozwiązanie, czy polecam. Czasami lepiej po prostu najpierw być na potencjalnym miejscu niż się przed złożeniem oferty. Natomiast w tej sytuacji po prostu istnieje taka możliwość, więc część wykonawców bardzo dobrze z tego korzysta. I zasadą jest to,
że właśnie ta komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Czyli czy to będzie korzystanie z określonych platform, czy jeżeli już mamy złożone oferty, to na przykład korespondencja mailowa jak najbardziej może wystąpić. Jedna bardzo ważna rzecz, oferty nie można złożyć mailem. To o tym wykonawca zawsze musi pamiętać. Nawet jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji mailowej, nie wolno złożyć oferty mailem, bo ona po prostu będzie nieważna. Zawsze w ten sposób, który zamawiający wskazał, czyli jakaś platforma, czy to będzie system e-zamówienia, czy jakaś platforma komercyjna, tam składamy ofertę. Pytania możemy zadać mailem, o ile zamawiający dopuści taką możliwość komunikacji, czy poinformowanie zamawiającego o złożonym odwołaniu może odbyć się mailowo, jak najbardziej. Natomiast oferty nigdy, przenigdy nie składajmy mailem. Natomiast ciekawy jest artykuł 61 ustęp 2, który dopuszcza nam komunikację ustną. I komunikacja ustna jest najczęściej stosowana w negocjacjach. Więc jeżeli mamy tryb podstawowy, wariant drugi lub trzeci, to może być taka sytuacja, w której po prostu zamawiający się spotka z wykonawcą. Spotka się fizycznie, czy spotka się online i w ten sposób, tak jak my dzisiaj, porozmawia sobie i przeprowadzi te negocjacje. Więc jak najbardziej istnieje taka możliwość właśnie wyjścia naprzeciw takiej większej otwartości, odformalizowania trochę tych postępowań, tych zamówień publicznych. Więc jak najbardziej tak jest, czy może być. Natomiast też trzeba pamiętać, że zasadą jest komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Złożenie oferty, korespondencja między zamawiającym a wykonawcą, to jest domena środków komunikacji elektronicznej. I teraz kluczowa rzecz, a mianowicie złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sposób czy forma w zasadzie złożenia tej oferty zależy od tego, o jakim postępowaniu mówimy, o jakiej wartości zamówienia mówimy, bo dla postępowań o wartości powyżej progów unijnych jest tylko jedna właściwa forma, a mianowicie forma elektroniczna i zaraz ją troszeczkę sobie omówimy. Natomiast w przypadku postępowania wartości krajowej są trzy formy w zasadzie dopuszczalne. I teraz tak, jeżeli chodzi o formę elektroniczną, to jest to podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Więc jeżeli któryś z wykonawców nie ma kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dobrze, żeby go miał, po prostu dobrze, żeby go miał. Oczywiście pomijam aspekty korporacyjne na przykład, czyli składanie dokumentów do KRS-u przy użyciu podpisu elektronicznego i tak dalej. Natomiast w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ten podpis zawsze będzie właściwy, bo nawet jeżeli będą zamówienia o mniejszej wartości, to ten kwalifikowany podpis elektroniczny też będzie właściwy. Więc wracając, mamy postępowanie o wartości dużej, o wartości unijnej, ofertę możemy złożyć i to, co mówił ustawodawca, pod rygorem nieważności, tylko w formie elektronicznej, tylko przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nic innego nie wchodzi w grę, bo w przypadku postępowań mniejszych, tak jak powiedziałem, mamy w zasadzie trzy możliwości. Pierwsza to jest forma elektroniczna, czyli znowu możemy w postępowaniach mniejszych złożyć ofertę, podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Świetnie. Potem mamy postać elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym, czyli dokument, który jest przepuszczony przez profil zaufany i tam podpisany. Jak najbardziej często wykonawcy z tego korzystają, że właśnie na swoim profilu zaufanym podpisują dokument, więc to jest ten podpis zaufany, to jest podpis profilu zaufanego ePUAP-owego. Lub podpis osobisty, czyli znowu mamy postać elektroniczną opatrzoną podpisem osobistym, czyli podpisem z tego e-dowodu osobistego. No to jeszcze się nie spotkałem, żeby któryś z wykonawców w ten sposób podpisywał ofertę czy dokumenty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo profil zaufany, podpis zaufany. Także pamiętajmy, postępowania duże, unijne,
tylko kwalifikowany podpis elektroniczny, postępowania krajowe, mniejsze, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis z profilu zaufanego, z ePUAP i podpis osobisty, czyli podpis tego dowodu osobistego, tego e-dowodu. Idąc dalej, jest instytucja, czy jakby możliwość w zamówieniach publicznych, z której zamawiający niezbyt chętnie korzystają. Główny argument to czas. Natomiast gdyby chcieli, to mogliby uzyskać całkiem sporo informacji w ogóle o postępowaniu, czy o tym, co mogliby chcieć uzyskać i tak dalej, i tak dalej. A są to wstępne konsultacje rynkowe. Czyli wstępne konsultacje rynkowe to jest taka preprocedura, czyli jeszcze przed ogłoszeniem postępowania, zamawiający ma prawo skonsultować się z rynkiem. Tak naprawdę a propos wszystkiego, a propos przedmiotu zamówienia, kar umownych, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, absolutnie wszystko może skonsultować z wykonawcami. Więc wykonawcom zalecam korzystanie z udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, jeżeli zamawiający przewiduje taką okoliczność, że te wstępne konsultacje rynkowe po prostu się odbędą. Także w mojej ocenie naprawdę warto ze strony zamawiającego przeprowadzić, natomiast ze strony wykonawcy uczestniczyć. Tak, żeby pokazać Państwu to na praktycznym przykładzie. Jeden zamawiający chciał przeprowadzić dosyć unikalne postępowanie, to znaczy on, ten zamawiający, nie przeprowadzał wcześniej na taką usługę postępowania, usługa dosyć skomplikowana, natomiast na poziomie krajowym też, z tego co wtedy się orientowałem, nikt nie przeprowadził, czy nie zrealizował takiego zamówienia. Czyli ten przedmiot zamówienia był dosyć nieodkryty, tak bym to nazwał, w naszym systemie zamówień publicznych. I teraz tak, zamawiający miał problem, żeby zainteresować wykonawców, to znaczy wysłał rozesłanie w celu ustalenia wartości zamówienia do chyba 10 podmiotów i odpowiedział jeden, więc zamawiający był troszeczkę załamany tym, ile będzie ofert. No i zaproponowałem wtedy właśnie te wstępne konsultacje rynkowe. Zamawiający po chwili dłuższej, chwili zastanowienia zgodził się. I co się okazało? We wstępnych konsultacjach rynkowych, jeżeli dobrze pamiętam, uczestniczyło 14 podmiotów, a ofert było złożonych blisko 10. Więc zamawiający poszerzył znacznie zakres w ogóle zainteresowanych podmiotów, to po pierwsze, a po drugie, w toku tych wstępnych konsultacji rynkowych zdobył wiedzę, której nie posiadał i normalnie by nie uzyskał. No bo przecież dopiero w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o ile by w ogóle ktoś zadał pytanie, o ile by w ogóle ktoś zgłosił jakąś wątpliwość, to być może by się coś wydarzyło. Natomiast tu, z uwagi na tę formułę, wykonawcy mówili, tego nie można zrobić. Czy polecamy to, czy nie widzimy konieczności czegoś takiego, czy właśnie tym bardziej trzeba coś takiego mieć. I w tym zakresie jakby w sposób znaczący poprawiło to sytuację tego zamawiającego, więc warto. Zdecydowanie warto, jeżeli zamawiający ma wątpliwości, czy chce jakieś postępowanie przeprowadzić po raz pierwszy, warto. Pojawia się argument dotyczący tego, że zabiera to czas. No to łatwo wtedy można odpowiedzieć w ten sposób, że być może przed przeprowadzeniem postępowania zabiera to czas. No zdecydowanie. Trzeba przygotować te wstępne konsultacje rynkowe, trzeba je przeprowadzić. Natomiast nieprzeprowadzenie tych wstępnych konsultacji rynkowych i puszczenie na żywioł danego postępowania też może je wydłużyć, samo postępowanie. Bo jeżeli zostanie złożone odwołanie, no to już mamy 2 tygodnie w zasadzie z głowy. Jeżeli zostaną zadane pytania, złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, no to też musimy się nad nimi zastanowić, bo być może coś trzeba zmienić. Jeżeli coś zmienimy, wydłużamy termin składania ofert. I to się może nawarstwić bardzo mocno. A przeprowadzając wcześniej
procedurę wstępnych konsultacji rynkowych, dowiadujemy się właśnie z rynku, co w trawie piszczy, czego możemy chcieć, czego nie powinniśmy brać w ogóle pod uwagę, czy właśnie co w ogóle mogłoby być tutaj interesujące dla zamawiającego, czy na co, czego unikać w tym zakresie takim problematycznym. Więc tutaj jak najbardziej taka możliwość istnieje. Zalecam. Zalecam korzystanie, to jest, wydaje mi się, z obopólną korzyścią dla zamawiającego i dla wykonawcy. Co do zasady, najczęstszą praktyką jest to, że wykonawca, czyli podmiot, nie będzie spółka jakaś, samodzielnie bierze udział w postępowaniu. Sama składa ofertę, sama realizuje. Natomiast są inne możliwości w tym zakresie. Można utworzyć konsorcjum, czyli można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, czyli mamy podmiot stworzony tylko po to, żeby wziąć udział w postępowaniu i realizować umowę. On nie ma żadnej osobowości prawnej, nie ma numeru KRS, NIP-u, nic. To jest po prostu struktura na potrzeby złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Czyli dwóch lub więcej wykonawców razem startuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jak najbardziej zawsze taka możliwość istnieje. Obojętne, co by się nie działo, zawsze można otworzyć konsorcjum. Absolutnie zawsze w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie ma warunków ograniczających utworzenie konsorcjum. Natomiast zamawiający może postawić warunki udziału w postępowaniu w sposób szczególny w stosunku do konsorcjum, żeby nie było tak, że mamy sytuację, w której konsorcjum składa się, załóżmy, z czterech podmiotów. Jest warunek udziału w postępowaniu, który dotyczy właśnie na przykład doświadczenia w wybudowaniu 10 km drogi o klasie drogi szybkiego ruchu lub autostrady. I tylko jeden z tych czterech podmiotów, tylko jeden z tych czterech członków konsorcjum ma takie doświadczenie i on je pokazuje. Natomiast realizację później bierze inny podmiot. Takiej sytuacji być nie może i dlatego też już na etapie składania oferty wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć oświadczenie, kto będzie realizował dane roboty. Wtedy zamawiający patrzy, aha, rzeczywiście ten, co ma doświadczenie, będzie później realizował dane roboty. Więc o tym warto pamiętać, że w przypadku konsorcjum może być tak, że zamawiający postawi szczególny warunek udziału w postępowaniu z uwagi właśnie na strukturę konsorcjum. Ale mamy też jeszcze inną możliwość. Wcale nie musimy tworzyć konsorcjum. Możemy samodzielnie złożyć ofertę i możemy polegać na zdolnościach innych podmiotów. Czyli my nie mamy doświadczenia, ale nasza zaprzyjaźniona spółka ma. I ta zaprzyjaźniona spółka nie chce z jakiegoś powodu brać udziału w tym postępowaniu, a my nie chcemy, czy nie widzimy potrzeby, żeby wspólnie realizować dane zamówienie, czy wspólnie się ubiegać, tylko pożyczymy od nich doświadczenie. Okej, tylko że jeżeli pożyczamy doświadczenie, to ten, który posiada doświadczenie, czyli ta spółka zaprzyjaźniona, i tak będzie musiała zrealizować ten zakres, który wymaga takiego właśnie doświadczenia. Więc wejście tego podmiotu zaprzyjaźnionego i tak musi nastąpić w tym postępowaniu. Nie ma innej, po prostu nie ma innej możliwości. Jeżeli chodzi o opisanie przedmiotu zamówienia i w ogóle o opis przedmiotu zamówienia, no to to jest najczęstszy problem dla zamawiających, a najczęściej powoduje to wniesienie odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. I teraz tak, sama czynność opisania przedmiotu zamówienia jest, no to jest serce każdego postępowania, do tego się przyrównuje proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, postanowień umownych i tak dalej. Więc musimy przebrnąć prawidłowo przez wszystkie przepisy dotyczące opisania przedmiotu zamówienia, żeby dobrze go zrobić. I oprócz tego, co za chwilę sobie omówimy, musimy mieć w głowie zasady udzielania zamówień publicznych, o których sobie rozmawialiśmy jakiś czas temu. Artykuł 16. Zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, najlepsze efekty, najwyższa jakość.
Tak, to za każdym razem gdzieś z tyłu głowy u każdego zamawiającego, opisującego przedmiot zamówienia, a u wykonawcy zastanawiającego się, czy złożyć ofertę, czy co może być w tym postępowaniu, no, powinno być brane pod uwagę. Pierwszy przepis, który dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, czyli artykuł 99 ust. 1, mówi o tym, że zamówienie opisuje się w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że zamawiający musi naprawdę w sposób bardzo, bardzo dokładny opisać przedmiot zamówienia. Czyli nie może napisać zamawiam laptopy, koniec. On musi opisać każdą pojedynczą cechę tego laptopa, żeby można było doprowadzić do porównywalności złożonych ofert. Bo najgorsze, co może się zdarzyć w postępowaniu w ten sposób, to jest nieporównywalność złożonych ofert, że ktoś oferuje realizację w sposób A, a drugi podmiot oferuje realizację w sposób B. Więc dlatego tak dokładnie, jak to jest możliwe, trzeba opisać przedmiot zamówienia. Jeżeli mamy ten laptop, no to ile ma mieć wejść na USB, jakiego typu wejście na USB, jaka ma być szybkość pracy dysku, jeżeli to jest HDD, jeżeli jest to innego rodzaju dysk, no to wtedy jaką ma mieć pojemność i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę zwrócić uwagę, tak dokładnie, jak to jest możliwe, trzeba opisać. I zamawiający ma posługiwać się językiem branżowym, więc jeżeli jest jakieś określenie branżowe, właśnie to w szczególności w systemach IT występuje albo w zamówieniach medycznych, to tak ma się posługiwać, żeby ten wykonawca, który odczytuje przedmiot zamówienia, wiedział, o co chodzi i potrafił po prostu to dobrze zidentyfikować. I zamawiający musi absolutnie wszystko powiedzieć, bo też nie może być tak, że ukrywa, czy nie pozwala na dostrzeżenie wszystkich ryzyk, które mogą się wiązać z postępowaniem czy z złożeniem oferty, bo wykonawca te ryzyka musi skalkulować w treści oferty, czy w ogóle w przygotowaniu się do złożenia oferty. Także tutaj jest naprawdę cały szereg okoliczności, które zamawiający musi zrobić, aby prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Jak najdokładniej, jak najbardziej rzetelnie. No niestety czasami opis przedmiotu zamówienia będzie zajmował kilkanaście stron, ale żeby uzyskać ten dobry przedmiot zamówienia, niestety musimy o tym pamiętać. Kolejnym przepisem, który warto mieć na uwadze i w mojej ocenie jest to najczęściej, znaczy zarzut naruszenia tego przepisu jest najczęściej stosowany w przypadku opisu przedmiotu zamówienia, czyli artykuł 99 ust. 4, bowiem przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie utrudnia, tylko mógłby potencjalne naruszenie w tym zakresie jest już naruszeniem. Czyli nie musi być tak, że muszę wykazać, że rzeczywiście najgorsze, co mogło mnie spotkać, nie mogę złożyć oferty, tylko że poprzez takie opisanie przedmiotu zamówienia istnieje uzasadniona wątpliwość co do tego, czy wszyscy potencjalnie zainteresowani mogliby złożyć oferty. No właśnie, wszyscy potencjalnie zainteresowani. I teraz sposób na obronę ze strony zamawiającego. Każde postępowanie o udzielenie zamówienia w pewien sposób ogranicza konkurencję. Proszę zwrócić uwagę, co powiedziałem. Nie uczciwą konkurencję ogranicza, tylko ogranicza w ogóle konkurencję. Nie ma bowiem takiego postępowania, nie ma bowiem takiego przedmiotu zamówienia, który absolutnie wszyscy potencjalnie zainteresowani wykonawcy na rynku mogliby zrealizować. Po prostu nie ma. Więc ta konkurencja zawsze w pewien sposób się ogranicza. Rolą zamawiającego jest doprowadzenie do sytuacji, w której uczciwa konkurencja będzie występowała. Czyli nie, dla przykładu, zapewne Państwo wielokrotnie słyszeliście o tych sytuacjach, gdzie wpisuje się do wymagań w zakresie pojazdu, samochodu, ten wymóg, że ma być parasolka w drzwiach. Akurat jeden tylko posiada. To jest już utrudnienie uczciwej konkurencji. No właśnie, bo co prawda teoretycznie pozostałe parametry spełnia więcej niż jeden pojazd, natomiast poprzez ten jeden wymóg już utrudniono uczciwą konkurencję.
Więc tutaj warto o takich okolicznościach pamiętać. A co zamawiający może powiedzieć, że to jest jego uzasadniona potrzeba. Obiektywna, uzasadniona potrzeba. Natomiast wykonawca powie, nieprawda, bo da się osiągnąć ten cel za pomocą nie tylko tych środków, które dokładnie przewidziałeś w dokumentach zamówienia, w wymogach, które dotyczą realizacji. Także tutaj bardzo, bardzo ostrożnie zamawiający musi się musi opisywać się na zamówienia, a wykonawca weryfikuje, czy może złożyć ofertę, bo też musi mieć cel. To znaczy, czy jest w stanie zrealizować dane zamówienie. Gdyby nie, właśnie taki opis przedmiotu zamówienia. Myślę, że bardzo często się tak zdarza, że ten opis przedmiotu zamówienia właśnie narusza uczciwą konkurencję, czy w pewien sposób ją ogranicza. Także tutaj jak najbardziej i takie okoliczności mogą być brane pod uwagę. Natomiast mamy jeszcze artykuł 99 ustęp 5 i 6, czyli skrótowo zamawiający nie opisuje, że potrzebuje takiego a takiego laptopa poprzez cechy, tylko mówi potrzebuje na przykład takiego a takiego laptopa z procesorem Intel i teraz i7 na przykład i z jakimś określonym tym. No i żeby właśnie nie ograniczać ten sposób konkurencji, ustawodawca narzucił na wykonawcę obowiązek przy takiej sytuacji określenia równoważności, żeby można było zaoferować rozwiązanie nie to referencyjne, tylko równoważne. I tutaj też zamawiający bardzo często popełniają błąd, bo doprowadzają do sytuacji, w której piszą, że jest tam jakaś nazwa własna i produkt równoważny ma spełniać wszystkie wymogi produktu referencyjnego. To jest tylko pozorna równoważność. Nie da się zaoferować dokładnie takiego samego przedmiotu, który jednak będzie przedmiotem innym. Więc tutaj w takim zakresie to już sama taka argumentacja byłaby przyczynkiem do tego, żeby wskazać, że dochodzi do naruszenia uczciwej konkurencji. Natomiast rolą zamawiającego jest to, żeby opisać rzetelnie tę równoważność, żeby można było zaoferować produkt równoważny, więc wyciąga się kilka cech z tego referencyjnego produktu i mówi się spełni ten, a ten. A więc tutaj jak najbardziej i w takich zakresach wykonawcy muszą pilnować zamawiającego, a jeżeli jest w miarę dobrze opisane, to muszą zweryfikować, czy są w stanie na przykład zaoferować rozwiązanie po prostu równoważne. Więc tutaj jak najbardziej w tym zakresie wykonawca ma możliwość po prostu wpłynięcia też na to, co zamawiający opisał w ramach tej równoważności. Jeżeli jesteśmy przy przedmiocie zamówienia, no to bezpośrednio z przedmiotem zamówienia związana jest rażąco niska cena, no bo ona jest zdeterminowana tym, co jest przedmiotem zamówienia i co wykonawca oferuje. I teraz tak, są dwie możliwości w zakresie rażąco niskiej ceny. Pierwsza to artykuł 224 ustęp 1, czyli sytuacja, w której zamawiający ma prawo zapytać się wykonawcy o okoliczności związane z zaoferowaną ceną. Czyli nie ma żadnych przesłanek, tylko są wątpliwości ze strony zamawiającego. A co może być wątpliwością? Cena lub koszt, istotne części składowe. Tak? Czyli nie to, że kupujemy wyposażenie do nowej siedziby, która ma mieć kilka pięter i ktoś wskazał, że cena dwóch szczotek to będzie 10 zł, tylko istotne części z tego zakresu musiały być zaniżone. Więc tutaj w tym zakresie zamawiający patrzy i myśli sobie, no tak, coś mi tutaj nie gra. Może się zdarzyć taka sytuacja, że cena będzie wydawała się i tak dosyć wysoka, natomiast w porównaniu do innych cen złożonych w postępowaniu będzie odbiegała troszeczkę, albo nawet nie troszeczkę. I w takiej sytuacji zamawiający ma prawo jak najbardziej wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. A więc jak najbardziej zamawiający może to zrobić. Natomiast jest jeszcze przepis artykułu 224 ustęp 2, który mówi o sytuacjach, w których obowiązkowo
zamawiający musi wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Czyli średnia arytmetyczna minus 30% złożonych ofert, czy szacunkowa wartość zamówienia minus 30% plus VAT. W takiej sytuacji zamawiający zawsze musi wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Zdarzają się takie przypadki dosyć często. Natomiast przypominam, że mamy artykuł 224 ust. 1, który mówi o tym, że zawsze zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Nie musi czekać na te przesłanki ustawowe. Z artykułu 224 ust. 2 może skorzystać z tych z tego 224 ust. 1, czyli z tych możliwości, które dają po prostu przepis. Co w tych wyjaśnieniach powinno się znaleźć? Ustawodawca mówi, daje ci potencjalny zakres, a ty wybierz sobie z tego, czy jakieś inne argumenty dobierz. Jest jeden jednak wymóg. W przypadku usług i robót budowlanych trzeba koniecznie opisać w wyjaśnieniach w zakresie rażąco niskiej ceny to, co jest wskazane tutaj w artykule 224 ust. 3 punkt 4 i 6, czyli minimalne wynagrodzenie, prawo pracy, składki społeczne i tak dalej. To zawsze musi być opisane w przypadku usług i robót budowlanych. Zawsze. Natomiast jest kilka elementów, o których trzeba pamiętać w przypadku rażąco niskiej ceny. Po pierwsze, jeżeli zamawiający zdecyduje się na wezwanie wykonawcy do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, to po stronie wykonawcy powstaje obowiązek udzielenia wyjaśnień. Nawet jeżeli wykonawca się nie zgadza z tym, że został wezwany i jakby w tym zakresie dla niego to jest oczywiste, że jego cena nie jest rażąco niska, zawsze musi udzielić wyjaśnień. Nie ma innej możliwości. Po drugie, wykonawca musi obalić domniemanie tego, że cena jest rażąco niska. Czyli dostaje wykonawca wezwanie w zakresie rażąco niskiej ceny i musi pomyśleć, co mogę pokazać, żeby udowodnić zamawiającemu, że cena nie jest rażąco niska. Jakie wyliczenia, jaka argumentacja, jakie dowody muszę pokazać, żeby zamawiający mógł uznać, że cena nie jest rażąco niska. Bo jeżeli nie złożę wyjaśnień, jeżeli moje wyjaśnienia będą lakoniczne, bez dowodów lub nie przekonają zamawiającego, moja oferta zostanie odrzucona na podstawie artykułu 226 ust. 1 punkt 8 PZP jako oferta z ceną rażąco niską. Więc tutaj jak najbardziej i ten aspekt trzeba brać zawsze pod uwagę ze strony wykonawcy. Co kryje się za wezwaniem, czy jakie mogą być kolejne kroki po wezwaniu do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny? Odrzucenie oferty, po prostu odrzucenie oferty, chociażbym miał ofertę, która mi się spina, która ma zysk. Jeżeli nie podejdę rzetelnie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, polegnę, moja oferta zostanie odrzucona, dlatego trzeba odpowiednio się przygotować do udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, rzetelnie udzielić tych wyjaśnień, przedstawić dowody w tym zakresie i dopiero wtedy będzie można uznać, że rzeczywiście moja oferta, czy oferta tego wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny i nie zostanie odrzucona. O tym bardzo ważnym jest, aby pamiętać. Jeżeli dostajemy wezwanie, musimy na nie rzetelnie odpowiedzieć. A z drugiej strony zamawiający też może w pewien sposób modelować postępowanie poprzez właśnie wezwanie wykonawcy do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, chociaż teoretycznie nie są spełnione przesłanki te ustawowe, czy nie ma jakichś większych wątpliwości w tym zakresie. Ma prawo. I jeżeli z tego skorzysta, powstaje domniemanie rażąco niskiej ceny, które wykonawca musi obalić nie tylko za pomocą wyjaśnień, ale również za pomocą stosownych dowodów. Pamiętajmy o tym, żeby od tego nie uciekać. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, który jest bezpośrednio związany z przedmiotem zamówienia, ze złożeniem oferty, to są kryteria oceny ofert. Kryteria oceny ofert, które w każdym postępowaniu muszą występować.
nie da się wybrać oferty bez kryterium oceny ofert, chociażby miało być to jedno kryterium oceny ofert w postaci cena 100%, chociaż tutaj wydaje się, że parę słów też wstępu w tym zakresie powinno zostać powiedzianych. O ile w 2016 roku z uwagi na nowelizację, dużą nowelizację ustawy, z uwagi na wejście w życie nowych dyrektyw unijnych, wprowadziło się te proporcje w zakresie cena 60, pozostałe kryteria 40 i tylko w szczególnych przypadkach cena 100%, to wcześniej wcale nie było obowiązku stosowania ceny 100%. Zamawiający mógł przed 2016 rokiem, mógł sobie dowolnie ustalać kryteria oceny ofert, byle cena występowała. Nie musiała być jedynym, nie musiała być najważniejszym kryterium oceny ofert, nie musiała być nawet istotnym kryterium oceny ofert. Mogła być kryterium oceny ofert gdzieś. Przypominam sobie postępowanie z 2012 roku, w którym cena to było 20, a szeroko rozumiana jakość to było 80. Była taka możliwość. Dzisiaj też taka możliwość występuje. To, że ustawodawca mówi o proporcjach 60-40, to są maksymalne wartości dla ceny, dla kryterium ceny. Można z tych 60 spokojnie schodzić. Musi być tylko jakikolwiek procent dla ceny. Cena zawsze po prostu musi występować jako kryterium oceny ofert. I teraz wracając do tego, co zamawiający może ustalić jako kryteria oceny ofert, no bo przecież to jest najważniejsze. Mamy artykuł 240 ustęp 1 i 2. Ja bym odwrócił kolejność. Najpierw z ustępu drugiego, a potem z ustępu pierwszego. Mówię, artykuł 240 ustęp 2 mówi o tym, że parafrazując to, co jest tutaj napisane, zamawiający zawsze poprzez stworzenie kryteriów oceny ofert będzie wpływał na to, że nie wszyscy mogą złożyć ofertę z maksymalną liczbą punktów do uzyskania, ale masz tak złożyć, masz tak opisać kryteria oceny ofert, żeby można było porównywać oferty w tych kryteriach. Czyli że ktoś mi oferuje to, dostaje 5 punktów, a ktoś mi oferuje coś innego i dostaje, załóżmy, 7 punktów, żeby było jasne. Teraz tak. Nieograniczona swoboda wyboru najkorzystniejszej oferty. Właśnie poprzez to opisanie dobrych kryteriów oceny ofert, za co konkretnie będę przyznawał punkty, nie mam nieograniczonej swobody wyboru oferty najkorzystniejszej, tylko mam bardzo dokładnie opisane zasady w tym zakresie. I przenosząc to na artykuł 240 ustęp 1, dlatego też mam opisać kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, żeby było wiadomo, że jak mi wykonawca A przyjdzie i zaoferuje, załóżmy, komputer z procesorem Intel i7 i do tego będzie Intel Core i7 i do tego będzie miał określoną pracę procesorów, to dostanie, załóżmy, 10 punktów, a jak przyjdzie i powie, że ma Intel Core i7 z większą liczbą rdzeni, z lepszym traktowaniem procesorów, to dostanie większą liczbę punktów. Tak? Nie ma tak, że wszyscy muszą móc uzyskać maksymalną liczbę punktów. Nie, 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 nie. Kryteria oceny ofert właśnie są po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której wybieram ofertę korzystniejszą. To jakiś wykonawca oferuje mi korzystniejsze rozwiązanie. Więc tutaj jak najbardziej w tym zakresie to, że ktoś nie może uzyskać maksymalnej liczby punktów, nie jest problemem samym w sobie. Natomiast problemem może być to, że zamawiający tak preferuje rozwiązanie jednego podmiotu, że poprzez kryteria oceny ofert doprowadza do sytuacji, w której złożenie oferty staje się nieopłacalne. Załóżmy, cena 50, kryteria jakościowe 50. Jeżeli w kryteriach jakościowych będę punktował tylko rozwiązania danego podmiotu, czyli zero-jedynkowo, jak oferujesz mi rozwiązanie preferowane, to dostajesz 10, jak inne 0 i tak do 50, to nie mogę złożyć oferty. Znaczy mogę złożyć oferty, ale wiadomo, że nie wygram, bo
nie mam możliwości wygrania, jeżeli dostanę 0 punktów w kryteriach, a tamten konkurent dostanie 50 i on musi coś dostać za cenę, to zawsze będzie miał korzystniejszą ofertę niż ja. Więc to jest tylko ten element, w którym zamawiający nie może przedobrzyć z tymi kryteriami oceny ofert, gdzie zero jedynkowo ocenia, za co przyznaje punkty i poprzez takie przyznawanie punktów wpływa w ogóle na możliwość złożenia oferty w tym zakresie. Więc pod tym względem zamawiający nie powinien jakoś specjalnie manipulować możliwościami, które gdzieś tam wiążą się z tym zakresem. No i mamy artykuł 241, który mówi o związku kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia i w zasadzie mówi o tym, czym te kryteria oceny ofert mogą być lub nie mogą być. I zawsze muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Zawsze. Nie ma możliwości, żeby zamawiający wymyślił kryteria oceny ofert, które będą od czapy, w cudzysłowie, nie będą związane w ogóle z tym, co jest konkretnie przedmiotem zamówienia. I w artykule 241 ust. 2 ustawodawca mówi, co to znaczy, że są związane z przedmiotem zamówienia. Dotyczą tych dostaw usług lub robót, wspierają, dotyczą jakiegoś zakresu, dotyczą sposobu przygotowania i tak dalej. Wszystko, co się bezpośrednio lub w pewnym sensie też pośrednio wiąże z przedmiotem zamówienia, może być kryterium oceny ofert. Dlatego też mamy artykuł 241 ustęp 3, który mówi o tym, że badanie wykonawcy nie jest związane z przedmiotem zamówienia, czyli właściwości wykonawcy, czyli że ma więcej pieniędzy, ma wykonawca większe doświadczenie, wykonawca, podmiot, to przez to jest powinien otrzymywać większą liczbę punktów. Nie, wykonawcy nie badamy, nie przyznajemy punktów za doświadczenie, za wykonawcę jako takiego, z pewnym małym zastrzeżeniem, zaraz Państwo zobaczycie. Natomiast nie wolno w ten sposób tego robić. Badamy przedmiot zamówienia, to co może zostać zaoferowane. Ale mamy artykuł 242 ustęp 2, w którym ustawodawca wskazuje, jakie mogą być te pozacenowe kryteria oceny ofert. I dla przykładu, może to być jakość, parametry techniczne, właściwości estetyczne, chociaż z tym bardzo ostrożnie, aspekty społeczne, integracja zawodowa, efektywność energetyczna. I teraz to, co teoretycznie moglibyście Państwo powiedzieć, że jednak dotyczy wykonawcy. Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć one znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Czyli nie na wykonawcę jako takiego, na podmiot, tylko na osoby zwracamy uwagę. Czyli może być tak, że za zaoferowanie zespołu rezerwowego wykonawca mógłby dostać punkty. Takie kryterium może być. Może być kryterium dotyczące doświadczenia danej osoby, na przykład kierownika projektu. Może być, nie ma problemu. Z kwalifikacjami zawodowymi jest ten problem, że często jest tak, że stopień naukowy się bada jakby podczas tego kryterium. Jeżeli rzeczywiście to wpływa na jakość, czy może wpłynąć, najczęściej dotyczy to jakichś szczególnych przedmiotów zamówienia, typu opracowanie jakiejś opinii, czy aspekty związane właśnie z jakimś szczególnym rozwiązaniem, gdzie tak naprawdę poprzez uzyskanie tytułu naukowego zdobywa się większe doświadczenie, ma się większe możliwości, co może wpłynąć na polepszenie realizacji zamówienia. Więc tutaj jak najbardziej warto o tym pamiętać, że wykonawcy jako takiego nie badamy w kryteriach oceny ofert, tylko osoby i ewentualnie organizacje, czyli jak wykonawca wyobraża sobie realizację przedmiotu zamówienia ponad to, co zamawiający opisał w ramach przedmiotu zamówienia.
No i jest jeszcze jedna pula najczęściej stosowanych kryteriów oceny ofert: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy, termin dostawy, sposób, czas dostawy, okres realizacji. To są najczęściej z tej puli najczęściej zamawiający wybierają kryteria oceny ofert właśnie po to, żeby doprowadzić do tego, że jakieś jednak kryteria poza ceną występują, jakby tutaj w tym zakresie, no jakby zamawiający próbują, czasami mają problem z tym, żeby jakieś kryterium dodatkowe wskazać poza ceną. No, niestety, ale no muszą to zrobić i wybierają najczęściej gwarancje czy termin dostawy, termin płatności faktury. No, są takie okoliczności, więc tutaj jak najbardziej no, jest to możliwe, więc ale rola zamawiającego w tym zakresie jest taka, żeby doprowadzić do tego, że rzeczywiście te kryteria oceny ofert pozwolą na wybór oferty rzeczywiście najkorzystniejszej, tak? To nie jest też tak, że to kryterium po prostu występuje, bo musi występować. Ono powinno czemuś służyć. No tylko właśnie te kwestie, które teraz Państwo macie na slajdzie, czasami stanowią o tym, że jest bardzo ciężko dobrać dobre kryterium do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bo wymaga od zamawiającego spełnienia szeregu okoliczności, przezwyciężenia tych wszystkich kwestii, które tutaj zostały wskazane, tak? Ale warto, w moim zdaniem, warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie dobrych kryteriów, żeby rzeczywiście otrzymać ofertę najkorzystniejszą z możliwych do otrzymania. Tak? Więc tutaj jak najbardziej w tym zakresie trzeba poświęcić jednak trochę czasu, żeby to postępowanie dobrze przygotować. Teraz pokażę Państwu kilka kryteriów, które są właściwe, to znaczy są dobrze sporządzone i możliwe do zastosowania. Tutaj mamy kryterium serwis posprzedażowy. I proszę zwrócić uwagę, że nie ma wątpliwości, za co zamawiający będzie przyznawał punkty. No nie ma, po prostu nie ma. Nie ma takiej możliwości. Jest konkretna opcja do wyboru, a skoro jest konkretna opcja do wyboru, to wykonawca po prostu zaznacza, co oferuje. Oferuje opcję za 0 punktów, oferuje opcję za 5 punktów czy za 10 punktów. Czy da się porównać oferty? Oczywiście. Czy daje to zamawiającemu nieograniczoną swobodę wyboru oferty najkorzystniejszej? Nie, bo wszyscy dokładnie pokazują, co oferują. Więc tutaj takie kryterium oceny ofert jest jak najbardziej prawidłowo sporządzone. Więc w takim zakresie polecam. Nie chodzi o samą treść, tylko o sposób przygotowania takiego kryterium oceny ofert. Za co daje 0 konkretnie, za co daje konkretnie 5 punktów i za co konkretnie daje tych punktów 10. Wykonawca ma w formularzu oferty zaznaczyć, którą opcję oferuje. Koniec. Mamy przyznane punkty, mamy kryterium jakościowe, bardzo fajnie opisane, przydatne do tego, żeby można było rzeczywiście z niego fajnie skorzystać. Więc tutaj jak najbardziej i takie okoliczności powinny być brane pod uwagę przez zamawiających, że nie zawsze ważnym jest to, żeby wykonawca się nastarał w zakresie przygotowania odpowiedzi na kryterium oceny ofert, ale też po to, żeby wykonawca mógł spokojnie odpowiedzieć, a zamawiający, żeby miał pewność w tym zakresie, jak wygląda sytuacja i co zostanie zaoferowane. Proszę też zwrócić uwagę na to, że tak przygotowane kryterium oceny ofert jest tutaj, jest w ten sposób dobre, że nie ma żadnych wątpliwości. Za co, komu, gdzie, jak. 0, 1, 0, 1.
Nie ma problemu. Także tutaj jak najbardziej w tym zakresie istnieje możliwość odpowiedniego działania. Tamto kryterium dotyczyło jakości, czyli serwisu posprzedażnego. Natomiast tutaj mamy kryterium już dotyczące osoby. I proszę zwrócić uwagę, tutaj badamy doświadczenie dwóch osób, kierownika projektu i architekta rozwiązań. Im większe doświadczenie, tym większa liczba punktów. I proszę zwrócić uwagę na kilka okoliczności. Po pierwsze, zamawiający powiedział, kogo konkretnie bada w zakresie kryteriów oceny ofert, ile przyznaje punktów i teraz najważniejsze, za co. A za co kryje się pod dwoma aspektami. Po pierwsze, wskazał, że doświadczenie na przykład kierownika projektu powyżej doświadczenia wymaganego w warunku udziału w postępowaniu. Czyli zamawiający mówi, w warunku udziału w postępowaniu kierownik projektu ma mieć doświadczenie w, i tutaj widzimy, w trzech, minimum trzech projektach informatycznych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w dotyce kaskadowej lub zwinnej, o budżecie projektu co najmniej 100 tysięcy złotych brutto. To musi obowiązkowo spełnić. Natomiast im więcej, tym lepiej. Za 4-6 takich projektów dostaje 10 punktów, za 7-9 projektów dostaje 15 punktów, a za co najmniej 10 projektów 20 punktów. Czyli odnosimy to kryterium oceny ofert do warunku udziału w postępowaniu, żeby było łatwiej, i mówimy, dasz tego więcej, wykonawco, dostaniesz więcej punktów. Takie kryterium też jest bardzo dobre. Ono spełnia wszystkie wymogi, które ustawodawca przedstawił, znaczy postawił przed zamawiającymi. Jest jasno opisane? Jest. Jest w sposób zrozumiały? Zdecydowanie. Wiemy, za co będą przyznawane punkty. Jest, odnosi się do przedmiotu zamówienia? Mając na uwadze to, że kryterium dotyczące doświadczenia osób może być kryterium oceny ofert, to tak, jeżeli powiążemy to z przedmiotem zamówienia, z lepszym wykonaniem, a kadra zarządzająca projektem, kontraktem zdecydowanie wpływa na polepszenie tej jakości. Więc taki kryterium oceny ofert jest prawidłowe. Kolejne, dla przykładu, kryteria: podniesienie dostępności systemu, wydłużenie godzin obsługi serwisowej, skrócenie czasu reakcji czy narzędzie. I teraz proszę zwrócić uwagę, tu zamawiający jeszcze inaczej podszedł. Powiedział, jeżeli oferujesz mi to, co ja mam w opisie przedmiotu zamówienia, dostajesz zero. Jeżeli oferujesz mi to dokładnie, co ja mówię ci w kryterium oceny ofert, dostajesz maksymalną liczbę punktów. Nie ma czegoś po środku. Tak też może być. Nie ma problemu. Tyle tylko, za każdym razem zamawiający musi mieć na uwadze, że jeżeli na przykład tutaj to SLA, które jest w tym pierwszym kryterium oceny ofert, zostało w ten sposób podniesione, to oznaczać to może, że dostaniemy bardzo dobry przedmiot zamówienia, to dużo dostaniemy oferty z takim, ale podniesie to też cenę. Tak? Zamawiający musi mieć na uwadze to, że kryteria jakościowe potrafią też podnosić cenę. Ale takie kryterium 0, 15. 0, jeżeli oferujesz przedmiot zamówienia, proszę bardzo, to jak najbardziej istnieje taka możliwość, żeby to zrobić. Więc tutaj jak najbardziej takie aspekty no, możliwe są do przygotowania i do przeprowadzenia. 0,15, 0,8, 0,5, 0,2. Tylko już pójdę na następny. Opisz, zamawiający, opisz dokładnie, za co będziesz przyznawał punkty. Może być tak jak mówię, że to, co oferujesz w przedmiocie zamówienia 0, ale inna wersja już dostaje tych punktów zdecydowanie więcej. Nie musi być czegoś po środku. Może być 0,20, 0,40, może. Nie ma problemu. Tylko niech to wynika z jakichś, niech to będzie z jakichś aspektów wynikało związanych z tym zakresem. Pani Elżbieto, myślę, że tak. Myślę, że tak.
Idąc dalej. Kolejne kryterium oceny ofert, to proszę zwrócić uwagę, serwis gwarancyjny i to, ile godzin jestem w stanie zaoferować, czy jest ktoś w ogóle w stanie zaoferować. Czyli im więcej godzin, tym więcej punktów. Jasne, nie ma problemu. Jeżeli to wpłynie na, no, na jakość, no bo wpływa, no bo ustawodawca sam stwierdził, że takie kryterium może być brane pod uwagę, więc tutaj jak najbardziej ten serwis posprzedażny jest no, częścią jakości w rozumieniu zamówień publicznych, no to jak najbardziej takie kryterium może być. Zresztą bardzo często w zamówieniach z sektora IT, gdzie mamy właśnie jakieś utrzymanie czy coś, to takie kryterium oceny ofert funkcjonuje. To po prostu jest korzystne dla zamawiającego. Dostaje więcej w zasadzie niż oczekiwał na początku, a to zwiększenie wynika też z wykorzystania kryteriów oceny ofert, więc tutaj jak najbardziej w tym zakresie też można sobie takie kryterium oceny ofert wykorzystać. Więc jak najbardziej, jeżeli zamawiający chce, nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie, to niech może spokojnie jakieś inne kryterium oceny ofert sobie wymyślić. Idąc dalej, umowy. Czyli coś, co bardzo często wpływa negatywnie na chęć w ogóle uczestnictwa w postępowaniu, bo nie da się ukryć, że czasami te umowy są skonstruowane w ten sposób, żeby ograniczyć wszelkie ryzyka po stronie zamawiającego, a żadnych po stronie wykonawcy. No ale mamy artykuł 431 Prawa Zamówień Publicznych, który mówi o współdziałaniu, o obowiązku współdziałania. Zamawiający, wykonawca muszą współdziałać. Nie może być tak, że zamawiający się odwraca od wykonawcy. Wykonawca zawsze musi mieć pewność, że gwarancja jest teraz, tak Pani Elżbieto, no, jest bardzo prosto weryfikowalna, a więc jeżeli przyjdzie kontrola, to nie da się nie zauważyć tego, że ktoś coś zaoferował i później zostało wpisane do umowy i koniec. Nie ma jak źle ocenić oferty w tym zakresie, w zakresie kryterium. Nie ma jak źle przyznać punktów w zakresie tego kryterium. Więc rzeczywiście kryterium gwarancji jest o tyle korzystne dla zamawiających, że daje im bezpieczeństwo formalno-prawne w zakresie przyznania punktów i później przez w przypadku kontroli. Zdarza się. Jest, wielokrotnie się spotykam z argumentem typu, że nie możemy takiego kryterium dać, bo w kontroli źle wyjdzie. Albo że dajmy właśnie takie kryterium, które w kontroli nie będzie stanowiło żadnego problemu. I tak bywa. Wracając do artykułu 431, czyli nie może się zamawiając odwrócić od wykonawcy, musi współdziałać w zakresie tego należytego wykonania umowy tak naprawdę. To nie jest tak, że podpisując umowę, zamawiający mówi rób co chcesz, nie interesuje mnie to, no bo przecież to on zleca, to jemu też ma zależeć na tym, żeby ta umowa była dobrze wykonana. Nie mówię, że ma wykonywać pracę za wykonawcę, ale jeżeli może, to niech go wspiera chociaż w pewnych aspektach. Czego nie może być w umowie w sprawie zamówienia publicznego? Nie może być odpowiedzialności, czyli kary umownej za opóźnienie, co do zasady, czyli za zwłokę może być, ale za opóźnienie już nie. Chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Musiało przejść wiele, inaczej, wielu zamawiających musiało zmienić swoje wzory umów, żeby doprowadzić do tego, że nie karzemy za opóźnienie, tylko karzemy za zwłokę, czyli za kwalifikowane opóźnienie. Więc naprawdę wiele zmian w tym zakresie u zamawiających musiało zajść,
Więc co do zasady za opóźnienie nie karzemy, no ale ustawodawca daje wytrych, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, czyli zamawiający już raz na przykład rozwiązał umowę w tym przedmiocie, czy poniżej 130 tysięcy można stosować opóźnienie? Można. Można, bo to nie jest umowa w sprawie zamówienia publicznego, więc nie stosuje się przepisu artykułu 433 punkt 1 do umów poniżej 130 tysięcy złotych. Jeszcze ktoś. O, okej, dobrze. To może przejdziemy do punktu drugiego, czyli naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy. O. Czy w Pana ocenie zastosowanie opóźnienia za niedotrzymanie godzin obowiązywania danej trasy w przypadku transportu publicznego jest uzasadnione? Myślę, że mogłoby być. To znaczy, chciałbym uzyskać wtedy od zamawiającego informację, jaki ma to negatywny wpływ na, nie wiem, funkcjonowanie transportu publicznego w szerszym rozumieniu, jeżeli dana umowa będzie miała kary umowne za opóźnienie, to myślę, że ma jakiś to wpływ. Przecież sam byłem, jestem użytkownikiem komunikacji miejskiej, więc sam nie lubiłem, jak się opóźnia komunikacja miejska. Natomiast wydaje mi się, że byłbym w stanie znaleźć argumentację, dlaczego za opóźnienie może być kara. Albo zamawiający ma złe doświadczenia z opóźnianiem się w transporcie publicznym. Myślę, że dałoby się akurat w takim przypadku znaleźć argumentację. Tyle tylko, że jak zweryfikować za każdym razem to opóźnienie, w sensie czy są jakieś czujniki, które to badają, czy jest osoba, która nad tym siedzi i weryfikuje. Da się, myślę, że się spokojnie by dało dla chcącego w tym zakresie nic trudnego. Czyli nie wolno naliczać kar umownych za zachowanie, zawsze się znajdzie, zawsze ktoś uprzejmie doniesie. Czyli kary umowne za zachowanie niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, czyli nie karzemy wykonawcy za to, że pada deszcz. To nie jest wina wykonawcy, że pada deszcz. On może odpowiadać za to, że nie zabezpieczył na przykład budowy przed warunkami atmosferycznymi, które negatywnie wpłynęły. To za to tak, ale za to, że pada deszcz, to nie. Nie wolno karać wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Niestety, kary umowne już nie są tak korzystne, czy nie powinny być tak korzystne dla zamawiających, jak były kiedyś. Zresztą warto też o tym pamiętać, że każda kara umowna zwiększa wartość umowy, bo wykonawca musi sobie ją wkalkulować w cenę oferty. To, że nam się wydaje, że wykonawca tego nie robi, on musi to robić, nie ma innej możliwości, bo gdyby tego nie wkalkulował, to zaraz by ponosił straty i rezygnowałby z realizacji umów w zamówieniach publicznych. Także to też się kalkuluje w kary, dlatego też ten opis przedmiotu zamówienia, a kary umowne są pewnego rodzaju opisem przedmiotu zamówienia, dlatego muszą być takie jednoznaczne i wyczerpujące i w pełnym zakresie pokazywać ryzyka dla wykonawcy, czyli właśnie ryzyko naliczenia kary umownej, żeby mógł ocenić, jak ma skwotować to zamówienie. Czego jeszcze nie może być w umowie? Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Czyli nie może być tak, że mówię, zamawiam 1000 długopisów, ale zastrzegam sobie możliwość zamówienia mniejszej liczby. Nie. Musi być tak. Dwie możliwości. Pierwsza, zamawiam 1000 długopisów, ale zastrzegam sobie, że wezmę co najmniej 500. I druga opcja, zamawiam 1000 długopisów, ale zastrzegam sobie opcję, że nie wezmę maksymalnie 20%. Jakby i w tym zakresie istnieje możliwość taka, żeby tak to opisać. Musi być zawsze podane, ile zostanie zrealizowane lub ile nie zostanie zrealizowane. Tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie zamawiam 100 tysięcy długopisów i zastrzegam sobie, że zamówię 5.
no teoretycznie by to spełniło przepis artykułu 433 punkt 4, ale z uwagi na zasady współżycia społecznego i tak dalej, no byłoby to do obalenia, czy zarzucenia naruszenia w postępowaniu odwoławczym. Natomiast, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że ktoś zamawia 100 tysięcy sztuk jakiegoś leku i finalnie kupuje 10, bo jakby cena jest zupełnie inna dla 100 tysięcy, a inna jest dla 10. Żeby uniknąć takich okoliczności, właśnie po to ten przepis artykułu 433 punkt 4 się znalazł w systemie zamówień publicznych. Artykuł 439, czyli waloryzacja, niedawno, już 2 miesiące, zmieniona. Skrócony okres, w którym, który jest referencyjny dla waloryzacji, czyli jeżeli mamy umowę zawieraną na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to muszą się już pojawić postanowienia dotyczące waloryzacji. Waloryzacja dotyczy, zawsze dotyczyć, może dotyczyć zwiększenia i zmniejszenia wynagrodzenia. Na razie się nie spodziewam zmniejszenia wynagrodzenia, natomiast zwiększenie jak najbardziej. I w tym zakresie muszą być określone elementy, które wpływają właśnie na ten zakres. I artykuł 439 ustęp 2 mówi, co musi się znaleźć. Musi być po pierwsze to wskazane, od którego momentu, od jakiego wzrostu i od jakiego terminu rozpoczynamy w ogóle rozmawiać o waloryzacji. Bardzo często na przykład zamawiający mówią, że do 5% wzrostu w ogóle nie rozmawiamy o waloryzacji. Dopiero po 5% ok. I termin pierwszy na przykład po 6 miesiącach. Jeżeli przez 6 miesięcy wzrośnie o 5%, niestety ryzyko kontraktowe. Jeżeli przez 6 miesięcy wzrośnie o 10%, no to te 5 sobie gospodarujesz, ale 5 mogę ja też ci zwaloryzować. Jakby tak to może wyglądać. I trzeba jeszcze wskazać wskaźnik. Wskaźnik najczęściej jest stosowany wskaźnik GUS-owy. To zresztą wynika z ustawy, że najczęściej po prostu w tym zakresie, no bo jako referencyjny ustawodawca wskazał. Natomiast może to być jakikolwiek inny wskaźnik, dopóki będzie prawidłowo opisany, czy to będzie katalog sekocen budu w zakresie kosztów i tak dalej. Może tak być, nie ma problemu. To strony, generalnie zamawiający, ma określić, jaki to będzie wskaźnik. I potem, jaki musimy zawsze w umowie mieć wskazane, jaka jest maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, czyli że mogę zmienić to wynagrodzenie, załóżmy o 15%. Czyli w naszej sytuacji, jeżeli 5% wykonawca musi samodzielnie sobie zdysponować, no to ma jeszcze to, że te 10% z tych jest jeszcze do zwaloryzowania, tak? Czyli o te 10% teoretycznie wykonawca, znaczy te 10, te różnice wykonawca dostanie od zamawiającego. Więc no, z waloryzacją jest ten problem, że zamawiający nie powinien jej unikać. Nie da się jej uniknąć tak naprawdę, bo jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której będziemy jej za wszelką cenę unikali jako zamawiający, to wykonawca nam zejdzie z kontraktu. Więc tutaj jak najbardziej w tym zakresie nie może być tak, że kwestie związane z waloryzacją zamawiający będzie mówił nie, 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 nie. Bo jeżeli mu wykonawca zejdzie z umowy, to co się wydarzy? Będzie musiał rozpisać nowe postępowanie, będzie musiał otrzymać nowe oferty, i nie wie, jaka będzie cena w tych nowych ofertach, prawdopodobnie wyższa niż w poprzednich. W związku z czym trzeba o tym też pamiętać, że trzymanie się kurczowo braku waloryzacji niekoniecznie musi być dobrym rozwiązaniem. Więc o tym też warto pamiętać. Jeżeli chodzi o zmiany umów w sprawie zamówień publicznych, no to tutaj nam ustawodawca wskazał tak naprawdę dwie możliwości. Albo zmiany są istotne, albo dopuszczalne. Tak lekko dziwnie, no bo albo są niedopuszczalne i dopuszczalne, ale tej zmiana niedopuszczalna jest po prostu zmianą istotną. I ustawodawca w artykule 454 ust. 2 mówi o tym, jakie jego zdaniem to są zmiany istotne, które nie są możliwe do przeprowadzenia. Ale treść tego przepisu w zasadzie wynika wprost z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, który właśnie wskazuje, jeżeli dobrze pamiętam, sygnatura akt C411/06, gdzie wskazane zostało dokładnie te same elementy, które mówią o tym, że to, te zmiany, które Państwo widzicie w artykule 454 ust. 2, tak naprawdę to jest nowe zamówienie. Czyli mamy inny zakres, który gdyby inni wykonawcy wiedzieli o tym, że taki zakres zostanie, tak zakres zostanie zmieniony, to złożyliby inne oferty albo w ogóle pojawiliby się inni wykonawcy. Więc nie wiadomo, co by się wydarzyło w postępowaniu. Potem kolejny aspekt, naruszenie równowagi ekonomicznej stron na korzyść wykonawcy. Potem znaczne rozszerzenie lub znaczne zmniejszenie zakresu świadczeń. To są te elementy, które bardzo negatywnie też by wpływały na taki PR dotyczący zamówień publicznych i umów publicznych. No nie da się w tym zakresie stwierdzić, że rzeczywiście jest wszystko prawidłowo zrobione, tak? No bo jeżeli nagle wybraliśmy ofertę i znacząco zwiększamy zakres zamówienia, no to by oznaczało, że jednak coś jest w tym zakresie nie tak. Z jakiegoś powodu w takim, a nie w innym reżimie wybraliśmy ofertę, gdybyśmy rozszerzyli zakres, być może by były inne oferty. I znowu wracamy do tego, że kwestie związane z innym kręgiem potencjalnie zainteresowanych wykonawców, czy z innym kręgiem ofert w ogóle, jak najbardziej no, to jest negatywny aspekt, który należałoby brać pod uwagę. A jakie są dopuszczalne zmiany do umowy? Bo już wiemy, czego nie możemy zrobić, natomiast co możemy zrobić? Artykuł 455 ustęp 1, 2, 3 i 4 nam o tym mówią, no i 5 też, a mianowicie pierwsze to są takie zmiany, które zostały już wprowadzone do umowy, to znaczy, że zamawiający stroną, no ale to głównie zamawiający wskazuje na potencjalne zmiany do umowy i mówi, takie zmiany będą mogły być wprowadzone. I o ile one spełniają wymogi określone w artykule 455 ust. 1, w porządku. Może się delikatnie zmienić zakres, może się zmienić termin przecież. Zawsze trzeba być elastycznym pod tym względem. Im więcej możliwych zmian do umowy, tym lepiej. Większa szansa na to, że się je stosownie zagospodaruje. Więc dlatego też umowa nie może być ograniczona do krótkich postanowień w zakresie zmian umowy, no bo po prostu to się nie zepnie w przyszłości. Będzie problem z odpowiednim działaniem i z usankcjonowaniem sytuacji, która mogłaby, czy wydarzyła się, ale nie mamy postanowień do zmian. Więc dlatego też tych zmian do umowy może być sporo w samym wzorze umowy, czy w samej umowie. Kolejny dopuszczalny już przez ustawodawcę, czyli nie musimy mieć postanowień w umowie, wystarczy, że się powołamy na przepis artykułu 455 ust. 1 punkt 2, a mianowicie zastąpienie wykonawcy. Najczęściej dotyczy to sytuacji naturalnych typu przejęcie, połączenie, upadłość, restrukturyzacja, dziedziczenie, więc w takiej sytuacji następuje zmiana wykonawcy, ale ona nie wpływa na to, że technicznie jest ktoś inny po drugiej stronie, więc tak też może się wydarzyć. Natomiast teraz króluje artykuł 455 ust. 1 punkt 3 i 4 w zakresie zmian umowy, a najczęściej 4, o którym za chwilę. Mianowicie 455 ust. 1 punkt 3 mówi o wykonaniu dodatkowych dostaw usług, których nie ma w zamówieniu podstawowych, o ile stały się one niezbędne. Czyli muszą zostać wykonane, żeby to zamówienie podstawowe było dobrze zrealizowane. Czyli nie wymieniamy wykonawcy z powodów ekonomicznych, technicznych, interoperacyjność i tak dalej. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów. Koszt wejścia czasami danego podmiotu do realizacji umowy jest bardzo wysoki, więc lepiej nam zmienić umowę, dać temu wykonawcy, z którym mamy umowę zawartą już, dać zmienić, zwiększyć wynagrodzenie, zwiększyć zakres, niż rozpisywać nowe postępowanie, bo koszt może być wysoki. No i
wartości finansowe też z litery C, czyli nie, 50, nie więcej niż 50% wartości podstawowej. I teraz ten przepis, który się najczęściej pojawia aktualnie w zakresie waloryzacji szeroko rozumianej, czy zwiększenia przez inflację cen, artykuł 455 ustęp 1 punkt 4, czyli jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, czyli wykonawcy argumentują, że nikt nie był w stanie przewidzieć takiego poziomu inflacji, takiego poziomu wzrostu cen, w związku z czym mamy podstawę do żądania zmiany umowy na podstawie artykułu 455 ustęp 1 punkt 4 i wykazują po kolei okoliczności, które za tym przemawiają. Zdarza się czasami, że rzeczywiście zamawiający waloryzują, zmieniają umowę w tym zakresie, więc warto próbować. No i artykuł 455 ustęp 2, czyli zmiany zawsze dopuszczalne, zmiany de minimis dla dostaw i usług do wartości 10%, natomiast dla robót budowlanych do 15%. Tyle tylko, że za tym musi iść też zmiana zakresu. Nie może być tak, że zawarliśmy umowę na wykonanie usług i stwierdzamy, mamy artykuł 455 ustęp 2, to zwiększymy mu wynagrodzenie o 10%, bo fajny wykonawca. Nie. Musi być tak, że za tym idzie jakaś zmiana zakresu, więc o tym też warto pamiętać. Ale poza tym żadnych warunków. Środki ochrony prawnej, tak dosłownie na szybko, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, na co można złożyć, na niezgodną z przepisami ustawy czynność, na zaniechanie czynności, czy na zaniechanie przeprowadzenia postępowania. Na szybko terminy, czyli w zasadzie na wszystko, absolutnie na wszystko, w każdym postępowaniu udzielenie zamówienia można złożyć odwołanie, na wszystko. Terminy. W przypadku postępowań krajowych mamy 5 dni na złożenie odwołania. Obojętne, czy to jest na ogłoszenie, czyli na specyfikację, czy na wybór oferty najkorzystniejszej, na odrzucenie naszej oferty. Mamy 5 dni od danego zdarzenia na złożenie odwołania. W przypadku postępowań unijnych tych dni jest 10, więc troszeczkę więcej czasu. Koszty postępowania odwoławczego, wpis od odwołania. Wpis od odwołania dla usług i dostaw dla wartości krajowej to 7,5 tysiąca, dla wartości unijnej dostaw i usług to 15 tysięcy. Dla robót budowlanych wartość krajowa postępowania 10 tysięcy, wartość unijna wpis od odwołania 20 tysięcy. Wpis musi być wniesiony przed upływem terminu na składanie odwołań, żeby w ogóle KIO się zajęła tym postępowaniem. Tak? Więc nie będzie tak, że nas KIO wezwie do uzupełnienia wpisu. Nie, on musi być już złożony, wniesiony przed upływem terminu na złożenie odwołania. No, niestety trzeba o tym pamiętać. Wpis jest niezwykle istotny i wpis nie jest uzupełnialny w tym zakresie. Więc, no ale koszt trzeba ponieść. Znaczy inaczej, jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione, no to ten wpis jest nam zwracany. Natomiast, no i zamawiający go zwraca. Natomiast jeżeli odwołanie jest oddalone, to niestety tracimy ten wpis. Krajowa Izba Odwoławcza, w zasadzie Urząd Zamówień Publicznych go przejmuje. Co może zrobić Krajowa Izba Odwoławcza? Może oddalić odwołanie, jeżeli stwierdzi, że nie doszło do naruszenia przepisów. Może odrzucić odwołanie, jeżeli stwierdzi, że nie są spełnione wymogi dla odwołań. Jest wniesione po terminie, jest wniesione na tę samą czynność, która już była wcześniej zaskarżona. Są ku temu przesłanki. No i może jeszcze uwzględnić odwołanie. I co robi w przypadku uwzględnienia odwołania? Może nakazać różne czynności. Zgodnie z artykułem 555 ustęp 3 może nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności. Czyli może nakazać odrzucenie oferty lub na przykład powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Może nakazać unieważnienie czynności zamawiającego, może nakazać unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powrót do badania i oceny ofert. Ja jakiś czas temu w jednym z postępowań miałem taką sytuację, w której Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła wniesione przez nas odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania. Też tak się da. No i jeszcze jedną może czynność wykonać, czyli nakazać zmianę projektowanego postanowienia umowy lub jego usunięcie, jeżeli jest niezgodne z przepisami ustawy. No, jeżeli na przykład mamy karę umowną za to, że pada deszcz,
jest niezgodne, w związku z tym składam odwołanie, w związku z tym Izba może, Krajowa Izba Odwoławcza może orzec, że takiego postanowienia po prostu nie powinno być w projekcie umowy. Szanowni Państwo, dwie godzinki nam minęły szybko dosyć, ale mam nadzieję, że taki sprint przez zamówienia publiczne coś u Państwa też zostawi. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to tu są oczywiście dane kontaktowe. Także zachęcam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i mam nadzieję, że te zamówienia publiczne nie są takie trudne, ale że będziecie chcieli Państwo w nich mocniej uczestniczyć. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie. Dużo zdrówka i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.